Cześć, z tej strony Pudi Ninja i dzisiaj będę rozwiązywał test o LEGO. Kiedyś pojawił się podobny film, w którym rozwiązywałem testy o LEGO Ninjago. Macie go gdzieś tutaj w karcie, a teraz bez przedłużenia przyjdziemy sobie do tego testu. Oczywiście wcześniej go nie widziałem, ani nie widziałem jakie są pytania, więc też nie wiem czy ten test będzie dobry. No ale zobaczymy. Nazwa LEGO składająca się z wyrazów LEG i GOT oznacza... baw się dobrze oczywiście. 6 klocków 2x4 można ze sobą połączyć na ponad... To chyba było w moich ciekawostkach. To było 900 coś. Tak jest. Dokładność, z jaką wykonane są klocki, wynosi... To też było w ciekawostkach. W tych ciekawostkach. Tutaj w karcie. Czekajcie, bo ja muszę się zorientować. Gdzie? O, tutaj. To jest naprawdę trudne. Ale... Mi się wydaje, że to będzie to. A jednak nie. Od 1958 do 2014 roku wyprodukowano... Ojeju. Będzie trudne. Mi się wydaje, że to... Tak. Wszystkie klocki wyprodukowano od 1958 roku. Pasują do siebie, prawda? Jednak ten odcinek z ciekawostek coś tam jakąś wiedzę u mnie podniósł. Ludziki LEGO są żółte, ponieważ na początku produkcji był najtańszy. Jest to kolor najbardziej neutralny. Tak, rasowo. Największa budowla z LEGO, most Tower Bridge, zbudowana została w sprawie... Ojej, nie mam pojęcia. No to największa budowla chyba z LEGO nie jest. No ale strzelam, a nie. LEGO jest największym na świecie producentem opon oczywiście. Mamy 6 na 8 punktów. Poszło ci naprawdę super, brawo, wiesz naprawdę wiele o firmie LEGO i udało ci się odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania. No nie na wszystkie, bo na dwa zepsułem. Zróbmy sobie jeszcze jeden test. No i okazało się, że niestety, ale więcej quizów na temat sprawdzania swojej wiedzy o LEGO nie ma, więc dlatego rozwiążemy quiz Rozpoznasz jaki to film na podstawie figurek LEGO. Oczywiście wszystkie quizy macie w opisie, więc możecie się sprawdzić i zobaczyć jak wam pójdzie, no a potem napisać w komentarzu swój wynik. Z jakiego filmu jest ta postać? Oczywiście, że LEGO Przygoda. Z jakiego filmu jest ta postać? Piraci z Karaibów. Tutaj oczywiście Gwiezdne Wojny. No jejku, kto to jest? Nie wiem co to jest za film, nie słyszałem o takim, więc to odrzućmy. I tu trzeba szczelić. O, dobrze. Z jakiego filmu jest ta postać? Hobbit na pewno nie kojarzę, żeby tam ktoś taki był. Strażnicy Galaktyki? Dobrze. Z jakiego filmu jest ta postać? Ojejku. Kto to jest? To? A, dobrze. Niezwykłe strzały tutaj latają. Z jakiego filmu jest ta postać? Wyjście Hobbit. W Harry Potter? Nie. Percy Jackson, co to jest za film w ogóle? Harry Potter. Oh yeah. Oczywiście Kraina Lodu. Ten pan pochodzi z filmu... Nie wiem, jakoś tak pasuje mi w klimat Indiana Jonesa, więc po prostu to zaznaczę. O nie, tu nie mam pojęcia. Dobra, strzał. Dobrze. Wow. A to jest ten z Persja właśnie. 12 na 12. Musicie mi uwierzyć, ale naprawdę nie robiłem tego wcześniej, nie sprawdzałem odpowiedzi. No ale jak widzieliście w 4 albo 5 nawet strzelałem, więc... Okej, to już tyle. Myślałem, że będzie więcej quizów typu właśnie test o LEGO. Jak się okazało, był tylko jeden, więc cóż, bardzo dziękuję wam za oglądanie. W komentarzach możecie chwalić się swoimi wynikami oraz podsyłać własne quizy o LEGO i być może w następnej części je rozwiążę. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, Marka. A widzicie te magazyny 2 tutaj? To jest LEGO Przygoda i... Aha. I jest Batman. Więc możecie zobaczyć tych dwóch magazynów recenzję tutaj znowu w karcie macie gdzieś. O. Pa, pa.